Chcę się z czegoś wytłumaczyć, aby zostały zrozumiane dobrze moje motywy, które, no, jakby nie było, ja ich znam najlepiej, prawda? Motywacja powstania kazania, które chcę mieć i rozważania, zrodziła się po sytuacji, czy po przeżyciach, czy po doświadczeniach związanych z pandemią, czyli jakieś 2 lata temu, prawda? To był rok 2021, ta sytuacja pandemiczna. Więc motywacja powstania kazania zrodziła się po przeżyciach związanych z pandemią. Ta sytuacja, w której znaleźliśmy się, była bez wątpienia zaskoczeniem dla wszystkich. Dla wszystkich, bez wyjątku i wierzących, niewierzących, Polaków, Europejczyków, nie wiadomo kogo jeszcze. Ale ta sytuacja wyzwoliła wiele emocji. I to chyba nie trzeba tu mieć doktoratu z filozofii, żeby to społecznej filozofii, żeby to zauważyć, że ona wyzwoliła emocje u wszystkich, takie, inne i tak dalej. O różnym natężeniu wyzwoliła różne emocjonalne postrzeganie tej rzeczywistości. Ale skoro dzisiaj te emocje już opadły, bo inne one były wtedy, inne są dzisiaj, ale skoro dzisiaj te emocje już opadły, pragnę poprzez pewną historię z Nowego Testamentu wskazać na pewne spójne przesłanie tej historii z Nowego Testamentu z sytuacją, która miała miejsce choćby te 2 lata temu. Że tam jest pewne spójne przesłanie. Po co to chcę zrobić? Aby nie dać się wodzić za nos nagłym, nieprzewidzianym sytuacjom, które ewentualnie mogą również powstać w przyszłości. Może rozpocznę od takiego stwierdzenia ogólnie społecznego, narodowościowego. Waleczność albo wojowanie jest jedną z naczelnych cech nas, Polaków. Bardzo się dobrze w tym czujemy jako ludzie. Mówię o swojej narodowości, bo tu się urodziłem, nie znam, nie wiem, strzelam Czechów, Niemców, może Czechów bliżej, bo tam mam rodzinę, ale innych nacji nie znam, jakie one tam mają te połączenia genetyczno-emocjonalne. Więc wojowanie, waleczność jest jedną z naczelnych cech Polaków. Bardzo dobrze się z tym czujemy jako ludzie. Wszelkie sprzeciwy, jakie można wnieść do określonych i napotkanych sytuacji, wnosimy z pełnym zaangażowaniem. Wspólny wróg, wspólny problem, to my walczymy. Nie ma wrogów. To się kłócimy. Jest tak? Jest tak. No nie oszukujmy się. Jest tak. Obecnie cytuję tu zdanie, które gdy układałem to kazanie, to odnosi się do tej sytuacji z 2021 roku. Więc użyłem określenia obecnie doszliśmy. Można powiedzieć, było już wtedy tak. Doszliśmy do czasu, w którym emocje w nas jako Polaków nabierają rozpędu w związku z tą sytuacją, jaką była, a była to sytuacja pandemiczna. Ale oprócz naszych korzeni, oprócz naszej polskości, również jesteśmy adwentystami z wyboru, wolnego wyboru. A to już jest znacząca sprawa, jeżeli chodzi o naszą postawę. Gdyż to określenie adwentyści odnosi się do adwentu, czyli do powtórnego przyjścia Chrystusa, czyli do Króla Królów. I w nazwie reprezentujemy kogoś szczególnego, Króla Wszechświata.
Czy w tej historii, którą za chwilę otworzę i będziemy ją czytać, czy w tej historii możemy tylko odnaleźć dramat tamtych dni i nic więcej? A zatem Ewangelia Jana, 18 rozdział. Ewangelia Jana, 18 rozdział, werset od 1 do 14. Będę czytał, jeżeli ktoś ma Pismo Święte, proszę śledzić, a jeżeli nie, no to proszę wsłuchiwać się w treść. Ewangelia Jana, 18 rozdział. To powiedziawszy, wyszedł Jezus z uczniami swoimi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł z uczniami swoimi. Ale i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus często się tam schodził z uczniami swoimi. Judasz tedy, wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami i z pochodniami i z orężem. A Jezus zaś, widząc wszystko, co nań przyśmiało, wyszedł i zapytał ich: kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus: ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł: ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Gdy ich znowu zapytał: kogo szukacie? A oni odpowiedzieli: Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział Jezus: powiedziałem wam, że ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść, aby się wypełniły słowa, które powiedział: nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho, a słudze temu było na imię Malchus. Na to rzekł Jezus do Piotra: włóż miecz swój do pochwy, czy nie mam pić kielicha, który mi dał ojciec? Wtedy oddział żołnierzy i dowódca i słudzy żydowscy polimali Jezusa i związali go. I zaprowadzili najpierw do Annasza. Był bowiem teściem Kajfasza, który był w tym roku arcykapłanem. A Kajfasz był właśnie tym, który doradzał Żydom, że jest lepiej, aby jeden człowiek umarł za lud. Oto treść tej historii, starożytnej historii. Co ona może mieć wspólnego z tym wstępem, który zrobiłem na początku, z sytuacją sprzed dwóch czy trzech lat? Czy w tej historii możemy tylko odnaleźć dramat tamtych dni i nic więcej? Wojujący uczeń Piotr znowu staje na czele. Wydaje się, że Jezus nie będzie w stanie nauczyć tych ludzi, czyli uczniów, w tym i Piotra, właściwej postawy w kryzysowej sytuacji. Że nie będzie w stanie ich nauczyć właściwej postawy w kryzysowych sytuacjach. A to Piotr mówi pewnego razu: Panie, nie idź do Jeruzalemu, nie przyjdzie to na Ciebie. Jezus go gani, mówi: idź precz, szatanie. Albo jeszcze inna sytuacja. To Piotr, kiedy wychodzi z łodzi na zaproszenie Jezusa po wzburzonym morzu i idzie do Niego, gdzie są wysokie fale, ale idzie po wodzie. W pewnym momencie odwraca wzrok na swoich współtowarzyszy w łodzi i jakby niejako mówił: patrzcie, jaki ja dobry jestem, jaki ja odważny, wierzący, bo Jezus mnie zaprosił, ja idę, a wy siedzicie w łodzi i nic nie robicie. I rozpoczyna tonąć. Znowu kryzysowa sytuacja. I Piotr jakby robi gest, robi coś, co powoduje, że tonie. Albo inna sytuacja, to uczniowie kłócą się o pierwszeństwo. Matka synów Zebedeuszowych mówi: Panie, zrób, aby ci byli po prawicy i po lewicy w królestwie Twoim. Znowu dziwna sytuacja. I nie potrafią, że tak powiem, wczuć się w tą sytuację i zachować. A teraz w tej sytuacji to Piotr teraz dobywa miecza i będzie wojował. Tylko proszę zwróćcie uwagę na kontekst, kiedy on wojuje. Kiedy się przebudził z drzemki, która absolutnie nie miała prawa mieć miejsca. Przebudził się z drzemki. Przebudziła go sytuacja z drzemki. I naraz gorliwy Piotr
dobywa miecza i będzie wojował. A już wcześniej zaopatrzył się w miecz, zaopatrzył się w argumenty, aby po swojemu rozegrać kryzysową sytuację. Po drzemce będzie wojował. Jezus gani swojego ucznia, naprawia jego nierozważny krok, uzdrawiając tam, lecząc to ucho odcięte. Ktoś może powiedzieć, ależ to był zapał dla Chrystusa. Dlatego więc już pierwsza myśl z tej historii jest taka, że Jezus nie potrzebuje emocjonalnych uniesień w bronieniu Go, lecz obserwowania Go i posłuszeństwa. Piotr postanowił, po drzemce będzie wojował. Ale czy wiemy, jak się to skończyło dla niego i innych uczni to wojowanie w tej kryzysowej sytuacji? Jak się skończyło wojowanie w kryzysowej sytuacji, w której się znaleźli, kiedy tłum przyszedł więzić Jezusa? Czytam fragment z życia Jezusa, fragment Ducha Proroczego. Uczniowie byli przerażeni, widząc, że Jezus pozwolił się ująć i związać. Oni byli gotowi i przygotowani na inny scenariusz. Piotr był gotowy na inny scenariusz, jego rozwiązanie. Więc czytam dalej. Byli przerażeni, że pozwolił się ująć i związać. Byli urażeni, iż wystawiają się na upokorzenie. Taką postawę Jezus naraża nas na upokorzenie. A oni nie chcieli upokorzenia. Oni chcieli walczyć mieczem. Siebie samego i ich wystawia na upokorzenie. Nie walczyć. Co to za upokorzenie? Nie mogli pojąć jego postępowania i potępiali go za uległość wobec motłochu. To jest fragment z książki Życie Jezusa. Potępiali w myślach, w sercach Jezusa za uległość wobec motłochu. Znowu taka może dygresja. No jak to my Polacy nie walczyć? Potępiali go za uległość wobec motłochu. W swoim oburzeniu i strachu Piotr wysunął propozycję ucieczki przyjętą przez pozostałych, a wtedy wszyscy go opuścili i uciekli. Kiedy Jezus nie stanął po jej stronie Piotra i ich, aby walczyć, to oni jakby stracili cały rezon i postanowili w swoim strachu, że są sami, propozycję ucieczki przyjętą przez pozostałych i wtedy wszyscy uciekli i opuścili go. Co to znaczy wysuwać się do przodu wtedy, kiedy nie należy? Ktoś mi powie, ale mogą być sytuacje, kiedy należy. Tak. I będą takie sytuacje, i są takie sytuacje. Pierwsza z brzegu, z historii. Kiedy Piotr wypuszczony z więzienia po nawróceniu, po pięćdziesiątnicy i po tych wydarzeniach, władze religijne, a szczególnie religijne, mówią, nie wolno wam głosić w tym imieniu. To co powiedział? Nie będę was słuchał, nie, o tym imieniu będę głosił. Więc tu należy rozpoznać, kiedy i co i jak. A więc wracam do tego fragmentu. Wszyscy w jakiś sposób na podstawie słów Pisma Świętego śpimy. Wszyscy, bez wyjątku. Więc mogę powiedzieć tak, szanowna Laodycea, która śpisz, ja również zaliczam się do tego, którą tworzymy wszyscy. Czy czasem wyrwani z naszej duchowej drzemki chwytamy się metod walki, co do której nas Jezus wcale nie upoważnił? Wcale. Co robi uczeń? Uczy się, naśladuje mistrza. Piotr, jak samo określenie uczeń wskazuje, brać przykład z postawy Jezusa. Dlatego Jezus mówi mu, włóż miecz wojowania do pochwy i zrozum, że pewne sytuacje muszą nastąpić, a ty patrz na mnie i naśladuj mnie. Inaczej Jezus chciał powiedzieć do Piotra, buduj swój mur obronny przeciwko czemuś innemu niż to, co postanowiłeś teraz zrobić. Bo zaopatrzyłeś się w miecz, a wcale on ci do niczego nie był wtedy potrzebny,
Ty rozpocznij budować mur obronny przeciwko zupełnie innym zagrożeniom. A to są, jakie były zagrożenia dla Piotra wtedy? Po pierwsze, zwątpienie w mesjaństwo Chrystusa. Kiedy z Chrystusa drwiono, kiedy Chrystusa oskarżano, kiedy go spętano mu ręce, to na pewno jest ten Mesjasz, król, który miał przywieźć Izraela do chwały? Zagrożenie dla Piotra było zwątpienie w mesjaństwo Jezusa. Po drugie, utrata wiary i postawy wierności po stronie Jezusa. Gdy wszyscy będą się z ciebie śmiać i zaliczać ciebie do moich naśladowców i określać mnie jako zwodziciela, mówi Jezus do Piotra, czy dochowasz wierności? No jak wiemy, Piotr się zaparł. Więc masz inne zagrożenia, aniżeli te, które ty sobie wydumał, że one są zagrożeniem dla mnie. Tobie potrzeba nie miecza, ale wiary, Jezus jakby mówi do Piotra. Współczesnego Piotra, czyli nas, nie pogrąży i nie rozłoży na opadki maska noszona 24 godziny. To nas nie rozłoży. Czy ktoś ją będzie musiał nosić 24 godziny, czy ją nie chce nosić. To nie tu problem. Nie pogrąży nas maska, ale pogrąży nas i może pogrążać nas sen duchowy, bo Piotr z uczniami spał w Getsemane. Spał, kiedy mieli czuwać. I gdyby czuwając, nie doszłoby do takiej sytuacji, w której on by wyrwał się z mieczem, a potem wszyscy opuścili ze strachu i uciekli. Nie doszłoby do takiej sytuacji. Więc Piotr jakby szukał czegoś, co wcale mu nie na serce, na sumienie nie włożył Jezus. Piotra Laodycejczyka nie pogrąży szczepionka, szczepić czy nie szczepić, czy noszenie maski, to nie pogrąży go. Czy to posunięcie państwa jest konstytucyjne, czy niekonstytucyjne? Stosować się, czy się nie stosować? To nie nasz problem typu, że my z tego robimy Ewangelię i angażujemy się w to. Obudził się ze snu i chwycił za miecz. I okazało się, że po krótkiej chwili musiał uciekać i schować się i nie przyznawać się do Jezusa. Dlatego z tej sytuacji sprzed 2 lat czasami chwytamy za miecz polemiki, a nie wiemy o tym, że sen duchowy nas pogrąża i zaskoczy nas taka sytuacja, w której będziemy musieli poddać tyły, jeżeli w tym się będziemy angażować. Piotr zaparł się i uciekł. Uczeń Jezusa idzie za nim, a nie z mieczem przed nim. Skutki jego impulsywnych działań były te, że Piotr, jak czytamy w tej historii, odciął się od znajomości z Jezusem. I znowu czytam fragment z książki Fragmentu życia Jezusa. Jedno pozostało mu jednak w pamięci i wyryło się mocno w jego serce, kiedy już zdezerterował, uciekł, zaparł się. Czytam dalej. Widok bladej, umęczonej twarzy i drżących ust oraz pełnego współczucia, przebaczenia wzroku, które przeszyło serce Piotra jak strzała, obudziło się w nim sumienie i powróciła do niego pamięć. Wezbrała się w nim fala wspomnień, dzięki której przypomniał sobie tkliwe miłosierdzie Zbawiciela do wszystkich błądzących uczniów. Zrozumiał, że zbłądził. Zrozumiał, że przeholował. Zrozumiał, że zaangażował się w coś, co mu Jezus absolutnie nie nakazał. Jak czytamy w Ewangelii, Piotr w głębokiej skrusze żałował tego, co uczynił. Zrozumiał, że wszedł na drogę grzechu przez sen. Że wszedł na drogę nierozważnego postępowania przez sen. Gdy tymczasem Jezus prosił go, by czuwał i modlił się.
Wszyscy uczniowie, którzy spali w czasie tej krytycznej godziny, narazili siebie na niepowetowaną stratę. Chrystus wiedział o czekającej ich ogniowej próbie. Wiedział, że szatan będzie pracować nad sparaliżowaniem ich zmysłów, aby próba ta została ich nieprzygotowanych. Sytuacja, która jest za nami i ewentualnie sytuacje, które są przed nami. Nie znamy scenariusza, jak one będą się kreślić. Ale nasze, nie wiem, czy ego, czy jakieś skłonność natury ludzkiej każe się nam z pełną mocą w pewne sytuacje angażować. Trzeba być ostrożny, czy na pewno trzeba całą parę w gwizdek, jak to się mówi obrazowo, puszczać. Dlatego też dał im ostrzeżenie. Gdyby spędzili tę godzinę na czuwaniu i modlitwie, Piotr nie byłby zdatny na swoje własne siły i nie zaparłby się swojego Pana. I nie podejmowałby działań z mieczem w ręku. To, co jest ważne w aktualnej sytuacji, to nie walka z systemem tego świata tak długo, jak długo ten system nie narusza podstawowych zasad zbawienia. Ale dbać należy o moje duchowe życie u boku Jezusa i o moją wiarę. Rozpoznając nasze braki w świetle Słowa Bożego, usilnie wspierajmy się do wiary, miłości i posłuszeństwa Bogu. Postawa Piotra z mieczem w ręku nic nie wnosiła do sprawy Jezusa Chrystusa. Nic absolutnie. Bo gdyby wnosiła, to Jezus by stanął po jego stronie. Nie ganił go. A więc nic nie wnosiła do sprawy Jezusa. A nawet przynosiła szkodę, którą Jezus musiał naprawiać, uzdrawiając ucho tego młodego człowieka. Co mogłoby być, gdyby Piotr, uczniowie nie zasnęli w ogrodzie Getsemane, jak prosił Jezus? Co mogłoby być? Postawa Piotra modlącego się wraz z Jezusem w Getsemane i u boku i przyznaniu się do Jezusa byłaby po prostu balsamem dla uciemiężonego serca Jezusa, że ktoś z ludzi, dla których przyszedł ich ratować, stoją u jego boku, po jego stronie i walczą razem z nim w modlitwie, a nie w mieczu. I dlatego nic nam nie daje to, że angażujemy się po stronie debat czy covidowych, czy jakikolwiek innych, a wręcz szkodzi nam to, bo próbujemy wojować, a nie tędy droga. Było takie zdarzenie 2 dni temu. Ja tylko mówię o, to chcę powiedzieć o impulsywności natury ludzkiej, którą każdy z nas ma. Wieczór, ciemno, śnieg, deszcz, późno, mniej żywego ducha. Ale rynek w Cieszynie jest zamknięty do 17. Z uwagi na kawiarnie, restauracje, sklepy, gdzie gdyby był otwarty, to całych 12 godzin samochody podjeżdżają, ładują, rozładują i zamieszanie. Więc władze miasta podjęły decyzję, że rynek jest od 2 godziny rano i od 17 2 godziny otwarte. Automatyczne szlabany, wszystko na komputer, nie wiedziesz. Ale oprócz tego mieszkają też tam jeszcze w kamienicach ludzie. Normalnie mają swoje mieszkania tam, 3, 4 czy 5 ludzi. I teraz ci ludzie zostali sprowadzeni do sytuacji, no rano idą do pracy, więc rano nie skorzystają przy świetle dnia, więc cokolwiek chcą zrobić, to wieczorem. Cokolwiek. Czyli zostali podciągnięci pod handel. Tak im utrudniono życie. No i jest wieczór. Za 13 minut piąta. Podjechałem samochodem, żeby rozładować taką stylową komodę. Takiej pewnej pani, która tam mieszkała centralnie na rynku. No na rynek nie wiedziesz, więc stanąłem przy szlabanach.
i dookoła miejsca na 1000 czołgów. Żywego ducha nie ma, ciemno i naraz przyjeżdża straż miejska na sygnałach, staje koło mnie. Co tu robię? A we mnie już się gotowało. Bo pogoda taka jak dzisiaj, tylko jeszcze bardziej ciemno, nie żywego ducha. Mówię, przywiozłem mebel dla mieszkanki, która mieszka na rynku. Nie wolno tu panu stać. W jaki sposób to należy dostarczyć? Helikopterem przez dach czy jak? Czy o 12 w nocy będzie dobrze, jak wszyscy będą spać? Pytam się, za co została ukarana ta pani, że swoje potrzeby życiowe i mieszkanie, za którą płaci podatek i służebność drogi, bo nie ma mieszkania, gdy nie ma służebności drogi, ma przez rynek. Za co ta pani jest karana? Że nie wolno mi tu stać i wykonać tego dla niej. No nie wolno, proszę, z pretensjami do burmistrza. Ale co tylko chcę z tej sytuacji powiedzieć? Mianowicie to, już miałem ciśnienie nie wiem ile, bo tak działa na kryzysowe sytuacje emocje ludzkie. Całe szczęście, że oni odpuścili, pozwijali te swoje koguty i odjechali. No to jakby się skończyło? No skończyłoby się pewnie tak, że postanowiono by mi dać mandat, którego oczywiście bym nie przyjął, odmówił i proszę to dać do sądu, bo nie może być tak, że człowiek jest dyskryminowany i podciągany pod handel, bo handel zgoda, tam by 24 godziny jeździli z dostawcy. Pod handel zgoda, rano 2 godziny, wieczór 2 godziny, czy po południu 2 godziny, pod wieczór 2 godziny. Ale czemu zwykły człowiek, zamiast odpoczywać, on ma teraz, no, być ubijany, dyskryminowany. No odjechali i nie przyjąłbym, ale chcę tylko powiedzieć, że miałem niesamowite emocje. I tak jest w różnych kryzysowych sytuacjach, w które wpadamy. I dlatego ja mówię o tym tylko z tego powodu, że nic nam to nie daje. Oczywiście tu była w pewnym stopniu jakaś niesprawiedliwość. Właściwie to wykłócać się tam, czy dyskutować, może nie kłóciliśmy się, ale dyskutowali powinna była ta pani, nie ja. Nie mój towar, mogę to wystawić 5 kilometrów dalej. No ale co wtedy? Więc nic nam nie daje, że angażujemy się po stronie dewat różnych i w tym wypadku i tych covidowych, a wręcz szkodzi nam to, próbujemy wojować, a nie tędy droga. Jezus oczekuje postawy zgoła innej, takiej, która jest opisana w Księdze Apokalipsy. Co tam jest powiedziane? 12:17. No znany tekst Apokalipsa 12:17. Tego oczekuje Bóg. Tego oczekuje Jezus. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, która strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. A zatem walka będzie nieunikniona, ale płaszczyzna jest inna. I postawa jest inna. Płaszczyzna, która dotykać będzie przykazań Bożych. Kolejny fragment, 14:12, objawienie Jana. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Znowu płaszczyzna jest inna. Nie społeczna, nie polityczna. Ja nie chcę powiedzieć, że w żadnej społecznej sytuacji my nie mamy wyrazić swojego zdania lub swojej postawy. Ale uwaga, bo emocje ludzkie bardzo łatwo przekroczyć te emocje i one mogą nabrać pierwszoplanowego znaczenia. Więc tu się okaże wytrwanie świętych, przestrzeganie przykazań Bożych i wiary Jezusa. 12:11 jeszcze. Objawienie Jana. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umywali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. A więc postawa względem baranka jakby tu była naczelną zasadą postępowania. Kryzys na pewno nadejdzie nagle, ale nie w związku z noszeniem maski lub nie w związku ze szczepieniem czy ewentualnych powikłań. Nasz kryzys to kryzys pozostania po stronie Jezusa. Gdy autorytet Boga zostanie podeptany zarządzeniami wywyższającymi pierwszy dzień tygodnia, cała ziemia pójdzie w podziwie za ową mocą.
I czy wtedy będziemy gotowi temu się przeciwstawić postawą po stronie Jezusa i Jego prawa? Jeden z fragmentów Ducha Proroczego na koniec mówi tak. Bogactwo, inteligencja, wykształcenie połączą się w szyderstwie przeciwko ludowi Bożemu. Prześladując ich, rządzący, duchowni i członkowie kościołów sprzysięgną się przeciwko nim głosem, piórem, poprzez przechwałki, groźby i szyderstwa będą się starali złamać ich wiarę. Znowu jest tu aspekt płaszczyzny Ewangelii i wierności jej, a nie jakichś tam innych rzeczy. W tym czasie strasznego kryzysu, i to jest dziwny cytat Ducha Proroczego, że zaraz powiem, dlaczego on dla mnie osobiście dziwnie brzmi. Ale najpierw go przeczytam. W tym czasie strasznego kryzysu grupa konserwatywnych, powierzchownych ludzi, których wpływ stale powstrzymywał rozwój dzieła, wyrzekną się wiary i staną po stronie zagorzałych wrogów, z którymi już dawno sympatyzowali. Wiecie, co mnie tu dziwi? Słowo grupa konserwatywnych, powierzchownych ludzi. Słowo konserwatywnych. Ja bym tu napisał liberalnych. W tym czasie strasznego kryzysu grupa konserwatywnych, powierzchownych ludzi, których wpływ stale powstrzymywał rozwój dzieła, wyrzekną się wiary i staną po stronie zagorzałych wrogów, z którymi już dawno sympatyzowali. Krótkie podsumowanie tego, co przedstawiłem. Czy Bóg zapomniał o Noem, kiedy sądy miały przyjść na świat? No nie zapomniał. Czy zapomniał o Locie w Sodomie? No nie zapomniał. O Józefie w Egipcie w więzieniu. O Eliaszu, który miał zginąć z ręki bezbożnej Izabel. Czy zapomniał o Jeremiaszu w lochu więzienia, kiedy został wrzucony do studni? I o Danielu w piecu ognistym, czy w lwiej jamie. Przepraszam, nie w piecu ognistym, a w lwiej jamie. Nasze poddanie się Chrystusowi, nasze poświęcenie się Bogu musi powtarzać się codziennie, aby miało przynieść efekty i zwycięstwo. W kryzysowych sytuacjach i to poddanie ma spowodować, że będziemy umieli dokonywać właściwych wyborów co do sytuacji, z którymi się zetkniemy i wiedzieć, kiedy w coś się angażować, a kiedy, że tak powiem kolokwialnie, odpuścić. Piotr był pewny siebie. Uważał się za mocnego człowieka, którego stać na podejmowanie właściwych decyzji. I to był pierwszy krok w kierunku jego zaparcia się Jezusa. Myślał, dobrze wybrałem, miecz, walka, szczytny jest cel. Drugi to krok w kierunku snu. To był błąd Piotra. Zamiast czuwać i modlić się, a skoro niczego nie potrzebował, miał już jasny plan na przyszłość, bo był zaopatrzony w miecz, niczego nie potrzebował, więc zasnął. Zrozumiałe. Po trzecie, próba samotnej walki ze złem. Walki, której Jezus nie nakazał. A Piotr mówi, poradzę sobie w obronie Jezusa. Tylko Bóg może skutecznie walczyć ze złem. No i w końcu Piotr oczekiwał, że Jezus stanie u jego boku i razem mieczem pokonają przeciwnika. I tu się gorzko rozczarował. Szedł w pewnej odległości za Jezusem, co w efekcie doprowadziło go do zaparcia się Jezusa. Kiedy Jezus nie stanął po jego stronie, a nawet delikatnie zganił jego postawę, to szedł już potem z tyłu. I nawet na podwórzu został, nie wszedł do środka i tam został zaatakowany przez młodą czy małą dziewczynkę. Ty jesteś z nimi. A on mówi, nie, w żadnym wypadku.
Więc ostatnie trzy zdania na koniec chcę powiedzieć tak. Czy to, co przedstawiłem teraz, znajomo nam brzmi z minionych zdarzeń? Historia Piotra jest ostrzeżeniem, jak takie rzeczy mogą się zakończyć. Ta historia jest ostrzeżeniem, jak mogą takie rzeczy się zakończyć. Dlatego nie angażujmy się w walki, które nie są nam zlecone przez Boga. Rozpoznajmy teraz, która walka jest właściwa. I odpowiem. Walka o wiarę i wierność. Amen. Ta jest właściwa.